Teraz Magda? Okej, teraz Wszystko mnie słychać? słyszę. O, dobra, Jest! słychać. Wszystko Okej, działa. czyli możemy w takim razie zaczynać. Także witajcie, udało nam się prawie o czasie dzisiaj rozpocząć i dzisiaj znowu mamy wspaniałych gości. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wege dzieciach. Naszymi gośćmi dzisiaj jest Asia Michnicka, która jest autorką książki Mama na roślinach, a także bloga Mama na roślinach. Widzicie ją po lewej stronie na górze, po lewej stronie ją chyba, U mnie jest na nie, dole. wy ją widzicie po prawej, ja ją widzę po lewej. I jest także Magda Jutrzenka, która jest lekarką na roślinach, a także jest autorką bloga Hello Morning. I obie są wegankami, obie mają wegańskie dzieci, więc będziemy dzisiaj rozmawiać o diecie roślinnej u dzieci. Ja jeszcze tylko chciałam, Magda, Tobie coś powiedzieć. Wiesz, że twój blog, ten Hello Morning, on jest bardzo chyba długo go masz, prawda? Chyba już od lat, wielu lat. Tak, ja prowadzę bloga od, żeby nie skłamać, Bardzo. 2009 roku. 11 lat go prowadzę, więc jest to chyba w tym momencie najdłużej działający blog wegański. Co prawda już nie tak aktywnie jak początkowo to wyglądało, ale staram się od czasu do czasu coś tam Bo wiesz co, podrzucić. bo chciałam Ci tylko powiedzieć, że jak weszłam sobie na Twojego bloga ostatnio, to przypomniało mi się, że lata temu, nie wiem dokładnie kiedy, ale dawno temu, bardzo dawno temu, na pewno więcej jak 5 lat temu, robiłam chyba z Twojego bloga Muffiny Czarny Las. A były takie, Tak, były i to. zniknęły, nie widziałam ich ostatnio na blogu. Słucham? Że ostatnio ich nie widziałam na blogu, albo nie mogłam ich znaleźć, bo chciałam Wiesz sobie. co? Bo ja w międzyczasie zmieniłam domenę i nie przerzuciłam starych przepisów na nową A, domenę. widzisz? Czyli ja ciebie już tyle czasu znam. W każdym razie moja znajomość z tobą zaczęła się od Muffin, Czarny Las z internetu. To by No dobra. pomyślał, Dajcie że znać. akurat muffiny. Super. Dajcie znać też, czy Ja znacie już. dziewczyny, czy znacie Asię i czy znacie Magdę. Dajcie znać w komentarzach. I gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach, a my będziemy odpowiadać. Będziemy albo odpowiadać na koniec, albo będziemy odpowiadać w trakcie, w zależności od tego, co to będzie za pytanie i czy będziemy mieli możliwość akurat nawiązać do naszej rozmowy. A my przechodzimy już do naszej rozmowy, więc będziemy, znaczy ta rozmowa cała się będzie tyczyć dzieci, więc zacznijmy może od tego, jak długo wy jesteście na diecie roślinnej, co było powodem przejścia na taką dietę. I jak to jest z dziećmi? Czy to jest naturalne, że u was te dzieci też przeszły na taką dietę razem z wami? Może zacznijmy, nie wiem, to może od Asi zacznijmy, Dobra. jak przedstawiałam cię najpierw. Okej, okay. U mnie było tak, że najpierw byłam długo wegetarianką, ale kompletnie nie potrafiłam zbilansować sobie tej diety. To było w czasach liceum i to było naprawdę bardzo dawno temu. I wiecie, byłam taką wegetarianką, która na przykład mięso zastępowała sobie kaszą jaglaną. Nie? O, to Czyli bardzo mięso. często się Czy zdarzało, to było standardowi. dawno temu. To było dawno temu. Nie było Tak, i to było takich strasznie źródeł dawno temu. wiedzy jak Słuchajcie, to teraz. były lata 2001, 2003. I wtedy naprawdę nie było blogów praktycznie. Dostęp do internetu był żaden i książki były fatalne, pisane w takim stylu, że dieta wegetariańska jest bardzo zdrowa, jedzcie warzywa. Bardziej tak na surowo, generalnie takie klimaty. I nie było w ogóle skąd czerpać tych informacji, więc ja po prostu, wiecie, tak trochę tak wracałam do tego mięsa, trochę znowu chciałam być wegan ze względów etycznych, ale cały czas wracałam, bo po prostu czułam się słabo. I kiedy już zaczęłam się dowiadywać, jak to wygląda, jak to sobie zbilansować i zaczęłam, po prostu zaczęły się tak samo pojawiać osoby, które o tym mówiły, no nie, w internecie, to w końcu przeszłam na dietę wegetariańską, potem bardzo szybko na wegańską, byłam na niej przez kilka lat, zaszłam w ciążę. Kontynuowałam dietę wegańską w ciąży. Moje pierwsze dziecko, Kazik, który ma teraz 3 lata, bardzo długo był weganinem. Ponieważ my jesteśmy rodziną wegetariańską, znaczy ja jestem weganką, a mój partner jest wegetarianinem, to po prostu Kazik teraz w domu je głównie wegańsko, ale tak naprawdę nie jest weganinem, no bo też je jajka czasami, czasami jakiś nabiał. Mi się przerwało, jestem. Jesteś, jesteś. Okej, dobra, bo mi się zawiesił obraz. I tak naprawdę gdzieś potem, wiecie, weszło przedszkole, weszło takie prawdziwe życie gdzieś, które nas dopadło.
I po prostu postanowiliśmy w końcu, że Kazik gdzieś tam po prostu w domu będzie jadł wegańsko, a poza domem wegetariańsko. Moja druga ciąża była tak naprawdę w większości wegańska, ale przeorał mi pierwszy trymestr strasznie. To znaczy ja byłam w stanie jeść tylko po prostu kanapki. Kilka razy zdarzyło mi się na przykład, nie wiem, zjeść ser, po prostu tylko to nie wywoływało. W ogóle jakieś, wiecie, dziwne w ogóle akcje w tej drugiej ciąży miałam takie właśnie jedzeniowe, po czym po prostu jak przyszedł mi ten pierwszy trymestr, nagle po prostu znowu zaczęłam jeść tak jak lubię i tak jak chcę. Ale tak jakby nabrałam takiej dużej pokory. Też to jest trochę o tym, o czym na przykład u nas na grupie jest Iwona. Mamy taką grupę ciąża, wega rodzina. Tak. I tam bardzo często się przewija ten temat, że jestem w ciąży, mam ochotę na ryby, jestem w ciąży, mam ochotę na ser, jestem w ciąży, mam ochotę na jogurt, nie? Tak jakby co z tym zrobić, nie? Więc ja wtedy tego po prostu po raz pierwszy doświadczyłam. Naprawdę nie byłam w stanie przez kilka tygodni. Albo nie mogę jeść w ogóle, prawda? Nie? Mhm. I nabrałam bardzo dużej pokory. I urodziłam drugiego syna, Kajtuś ma teraz 8 miesięcy i no ja głównie roślinnie tak naprawdę. Mm-hmm. Ja tak samo jajka, ale od czasu do czasu w domu jemy głównie wegańsko. Mm-hmm. Ja tylko dodam, grupa na Facebooku Wege Ciąża, Wege Rodzina. Właśnie zapomniałam powiedzieć, że my jesteśmy administratorkami tej grupy. Jesteśmy. Zapraszamy oczywiście. Pewnie tutaj większość osób jest z tej grupy. Dobra, jak Magda u ciebie było? U mnie podobnie, czyli zaczęło się od wegetarianizmu lata temu, jak byłam nastolatką. Bardzo często to się tak zaczyna, wiadomo, okres buntu, okres też takiego intensywnego poznawania świata i na własną rękę i tak interpretowania tego, co się dzieje wokół nas. A oczywiście no, główne skrzypce tutaj grała etyka i to, że ja po prostu tutaj nie chciałam jeść zwierząt. I ten weganizm gdzieś tam się przewijał już wtedy w moim życiu. Znałam wegan, ale nie byłam do nich zbyt przychylnie nastawiona, bo z reguły były to osoby dosyć agresywnie nastawione do wszystkich wokół. Takie to też były czasy. To była jedna rzecz. A druga rzecz, że większość akurat ja dziewczyn gdzieś tam, które poznawałam na diecie wegańskiej, one były ode mnie kilka lat starsze. To były już dziewczyny, które studiowały, które gdzieś tam wyprowadziły się z rodzinnego domu, były jakby bardziej stanowiły o sobie niż ja. Z reguły miały problemy zdrowotne duże na tej diecie wegańskiej, więc dla mnie ten weganizm po pierwsze właśnie kojarzył się z agresją wobec wegetarian nawet, a druga rzecz właśnie z tymi niedoborami, z tymi dziewczynami, które po prostu spotykały się gdzieś tam w grupie na jakimś koncercie i właściwie opowiadały głównie o tym, że kurczę, mamy anemię i w ogóle jest cinko, nie? Więc takie były moje skojarzenia z weganizmem. Ale poszłam na studia i okazało się, że ten weganizm jest całkiem prosty, bo poznałam dużo, no wyprowadziłam się przede wszystkim do większego miasta. Poznawałam wegan, którzy dużo bardziej świadomie podchodzili do tej diety. Nie tylko oczywiście ze względów etycznych, ale też coraz więcej mówiło się o zdrowiu. No i spróbowałam. Ja właściwie jak tylko się urwałam, że tak powiem, z rodzinnego gniazda i byłam niezależna. I tak już będzie. To tylko u mnie się przerywa internet? Czy to się przerywa? Tak ogólnie przerywa się, tak? Aha, bo myślałam, że tylko u mnie. Przerwało się. Przerwa? Tak, przerwało, ale na chwilkę. I powiedziałaś będzie i się przerwało. Mhm. Powiedziałam, że będzie około 13 lat na tej diecie i powiem szczerze, że sobie chwalę. Dieta może nie jest najprostsza tak naprawdę, ale ja też na przestrzeni lat i tego, jak bardzo weganizm zmienił się zarówno na świecie, jak i w Polsce, uważam, że teraz jest naprawdę dużo, dużo prościej, chociażby właśnie patrząc na waszą działalność jako dietetyków, dietetyczki, no dostęp do takich rzetelnych informacji na temat tego, jak tą dietę bilansować, jest dużo, 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 dużo prostszy. W momencie, jak ja zaczynałam swoją przygodę z dietą roślinną, jednak bardzo, bardzo dużo mi tu pokutowało, ale to się zdecydowanie zmieniło na plus.
Więc takie mam wnioski. Mam za sobą jedną wegańską ciążę, którą bardzo sobie chwalę, bo rzeczywiście to był bardzo dobry czas dla mnie, ale też nie ukrywam i bardzo często o tym i rozmawiałam też chociażby z tatą Aleksa Pawłem, że było mi o tyle prościej, że to był okres, kiedy ja byłam przede wszystkim na stażach, jakichś tam związanych z moją specjalizacją. Pracowałam po prostu w dużo mniejszym wymiarze godzin niż zwykle. Gdybym pracowała tak, jak normalnie pracuję, byłoby trudniej. A tak dużo łatwiej, rzeczywiście mogłam się skupić na komponowaniu tych posiłków, myśleniu o tych posiłkach, o takim regularnym jedzeniu, przygotowywaniu jedzenia też na świeżo i jedzeniu, wiesz, jadłam to, na co miałam ochotę, nie byłam zależna gdzieś tam od jakichś, chociażby, nie wiem, knajp, barów i tak dalej, więc pod tym względem po prostu było mi prościej i ja mogę polecić taką dietę w ciąży jak najbardziej, ale zdaję sobie sprawę też, że po prostu różnie bywa, różne są możliwości, też takie życiowe, nie? I nie zawsze to jest tak prosto, jak akurat u mnie było dzięki tym stażom i temu, że mogłam sobie pozwolić na zmniejszenie wymiaru godzin pracy. Ale bardzo sobie chwalę. Aleks jest na tą chwilę cały czas na diecie roślinnej. Jemy roślinnie. Tą dietę też ze względu na to, że nie jest dzieckiem standardowym, choruje. Na szczęście udało się u niego utrzymać żywienie doustne. Więc tak jak my, to co my i udało nam się tą dietę rozszerzyć. Jako taką ciekawostkę powiem, że my akurat leczyliśmy się w Stanach z Aleksem, a tam między innymi mieliśmy konsultacje dietetyczne i pani dietetyk, która z nami rozmawiała, zaczęła proponować różne rzeczy, które możemy do tej diety jego włączać, z racji, że my się bardzo baliśmy tych cząstek pokarmowych i cały czas karmiliśmy go papkami do 10 miesiąca. I tam proponowała, a to jakieś meatballs, jakieś takie rzeczy jak na Amerykanie. A mówimy, ale że jesteśmy na diecie wegańskiej i ona zareagowała w sposób taki, aha, dobrze. I jakby totalnie zaczęła dostosowywać zalecenia do diety roślinnej. Dla niej to było takie bezproblemowe i tak sobie pomyślałam, że gdybym miała taką sytuację analogicznie w Polsce, w szpitalu i bym rozmawiała z dietetykiem w naszych realiach, to pewnie byłaby lekka konsternacja i albo nie wiedział, czy nie wiedziałaby, co nam doradzić, albo raczej nas od tej diety odwodziłam. Na szczęście muszę powiedzieć, że też coraz więcej dietetyków już jest świadomych, dlatego że faktycznie, nie wiem Iwona, czy pamiętasz, ale na przykład tak z 5-10 lat temu to w towarzystwie, niestety, jak ktoś się nie zajmował weganizmem i takimi dietami, to naprawdę potrafił odwodzić pacjenta i tym podobne i to było dość ciężkie. Tak, teraz to cały czas jest. Jest, ale tak. Już jest troszkę lepiej, muszę powiedzieć, bo zwłaszcza wśród młodych dietetyków, wydaje mi się. Bo może jest bardzo duża różnica też w porównaniu z tym, co było kiedyś na studiach, co teraz jest na studiach dietetycznych w Polsce, bo coraz więcej jest osób, które jednak aprobują te diety wegetariańskie czy wegańskie. Kiedyś, jak ja studiowałam, to słyszałam, że w jednym posiłku trzeba połączyć wszystkie aminokwasy, żeby wegetariańska dieta była dobrze zbilansowana, nie wegańska, bo weganizm to było coś naprawdę ekstremalnego, więc teraz jest naprawdę już trochę lepiej. Ale faktycznie są dietetycy czy lekarze, specjaliści, którzy są przeciwni. Znaczy, ja jestem w stanie ich zrozumieć, bo ja też mam pacjentów, którzy mają duże jakieś niedobory, że mają jakieś problemy i czasem mogę powiedzieć, że ktoś jest dziwny, tak? Że ktoś ma jakąś dziwną dietę, że ktoś wydziwia, że coś się dzieje nie tak. Jeżeli na przykład ci lekarze trafiają na takich pacjentów ciągle, to być może mogą sobie jakieś takie przekonanie też zrobić i mogą być zniechęceni do tej diety. No i właśnie odnośnie tego, co Iwona mówisz, ja mam pytanie właśnie do Asi, bo Magda jest lekarzem, więc nie chcę tutaj akurat pytać Magdy. Właśnie Asi, czy spotkałaś się właśnie z jakąś niechęcią ze strony lekarzy, pediatrów przy bilansie zdrowia dziecka, czy w ogóle powiedziałaś, czy wasz lekarz prowadzący wie, że jesteście na diecie wegańskiej, roślinnej? On to wie. Wiesz co, u nas w ogóle było tak, że ja to jakby w ogóle bardzo często mam to pytanie i też oni odpowiadam po prostu tak samo, że jesteśmy bardzo uprzywilejowani, mieszkamy w dużym mieście,
w Warszawie i ja naprawdę mogę sobie tutaj wybierać wśród wielu lekarzy, no nie? Ja tak jakby nie poszłam do pierwszego lepszego pediatry, tylko zasięgnęłam wcześniej opinii, czy to jest pediatra, który ma aktualną wiedzę, który nie wtrąca się do żywienia dziecka, tylko zajmuje się tak jakby, jeżeli już się mnie pyta tak jakby, wiesz, o żywienie dziecka, to tak jakby ma aktualną wiedzę, nie? Więc ja już sobie wcześniej gdzieś wybrałam po prostu takiego specjalistę i tak jakby do dzieci zdrowych, czyli po prostu chodzimy na szczepienia do pediatrki, która ma po prostu aktualną wiedzę. I nawet jeżeli na bilansach tam jest taka rubryczka ożywienie, to ona tak naprawdę tylko się pyta, czy wszystko jest u nas w porządku, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Ja mówię, że nie, że generalnie ogarniam i to w sumie jest tyle. Natomiast czasami gdzieś tam przy okazji jakichś innych specjalistów, gdzieś tam się to po prostu trafiało. Ale też tak jakby, to jest znowu o tym samym, nie? Że ja po prostu bardzo sobie ostrożnie i wiecie, dobieram sobie po prostu specjalistów. Tak samo jak z Kazikiem, moim pierwszym synem, trafiliśmy do alergolożki. To też była osoba, która ja po prostu dostałam z polecenia, że po prostu ta lekarka jest sama wegetarianką. I to też była taka sytuacja, tak, i też była taka sytuacja. Potem oczywiście na naszej grupie tam wrzuciłam, że jest cudowna alergolożka w Warszawie, która jest wegetarianką i wiecie, tak jakby trochę nie dopuszczam do takich sytuacji, żebym się musiała z lekarzem przepychać w gabinecie o to, bo na przykład przychodzę zupełnie po coś innego. Dokładnie. I właśnie ostatnio nawet miałam taką sytuację z Kajtkiem, że na kwalifikacji do szczepienia akurat nie było naszej lekarki, więc uznałam, że skoro wiem, na jakie idziemy akurat szczepienie, bo tylko to jedno mogło być akurat wtedy podane, to pójdę po prostu do kogokolwiek z przychodni. I właśnie trafiłam na lekarza, który zaczął mnie właśnie pytać o jakieś takie dziwne rzeczy w stylu, na przykład, czy już była ekspozycja dziecka na gluten, no nie, on tam miał chyba, nie wiem, 4 miesiące. I jakoś tak chyba nieopatrznie, wiecie, powiedziałam, że generalnie sobie radzimy i tak dalej, on zaczął bardzo w ogóle drążyć ten temat. I gdzieś tam wyszło to, że moje dzieci nie jedzą mięsa i po prostu tak naprawdę to była awantura w gabinecie. I trochę po prostu to było bardzo niekomfortowe i też to było dla mnie taka lekcja tego, jak mogą się czuć ogólnie właśnie kobiety, które u nas piszą na grupie, że właśnie szukam pediatry, który jest przyjazny dietą wegetariańskim, co dla mnie kiedyś w ogóle było absurdem, że jak można szukać pediatry, który jest przyjazny dietą wegetariańskim, wiesz, to w ogóle nie jest o tym, no nie? A później sobie zdałam sprawę, że rzeczywiście po prostu ten, taka trudność i taki problem istnieje. No a u mnie było po prostu tak, że moja lekarka moich dzieci, pediatrka po prostu wie, że my jesteśmy na diecie wegańskiej, wegetariańskiej i to jest dla niej okej. A właśnie, i Magda, a ty jesteś lekarzem, więc powiedz, jakie są twoje doświadczenia właśnie ze studiami i dietą roślinną? Może opowiedz trochę nowego. Znaczy, nie. Nie, no powiem tak, powiem, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Generalnie, kiedy ja studiowałam, ja byłam, podejrzewam, że byłam jedyną weganką na całym roku. Były jakieś dziewczyny oczywiście, wegetarianki, ale pamiętam, że mieliśmy takie przetasowanie teraz na drugim czy trzecim roku. Ja zresztą jak studiowałam, to ja też tak dużo, bo to też były pierwsze lata mojego weganizmu, ja dużo więcej w ogóle o tym opowiadałam, że jestem weganką, tak wiecie, już na imprezie potrafiłam się tak wkręcić, że to była pierwsza rzecz, jak wchodziłam, jestem też Magda, jestem weganką. A potem cała reszta, więc jakby wszyscy o tym wiedzieli. I pamiętam, że część osób była bardzo zainteresowana, nawet pamiętam, że kiedyś tam kolega próbował tej diety i tam przez tydzień czy dwa jadł tylko wegańsko, żeby zobaczyć, jak to jest, więc akurat ja miałam też do czynienia z takimi otwartymi osobami. Pamiętam też zajęcia z farmakologii, gdzie mówiliśmy o witaminie B12 i pani prowadząca zajęcia tak mówi, no że generalnie wspomniała, że u wegan mogą być niedobory i tak dodała do siebie, no ale to tam jest taki nieznaczący odsetek w społeczeństwie osób, że właściwie to nie warto o tym wspominać. No i tak kolega siedzący obok też mnie tak szturcha i mówi, ty, a w naszej grupie to nawet całkiem spory ten odsetek, nie? I się tak zacieszał w ogóle,
No, ale w każdym razie to była jedna rzecz, ale teraz ja tak na przestrzeni znowu mogę powiedzieć to samo, co w sumie mówiłam przed chwilą, na przestrzeni lat ja widzę bardzo duże zmiany i widzę, spotykam coraz więcej lekarzy na jakichś dietach wegetariańskich, wegańskich, jakichś takich redukcyjnych, gdzieś tam zahaczających. Spotykam lekarzy, którzy może nie całkowicie przychodzą na taką dietę stricte roślinną, ale na przykład zastępują mleko, mleko mlekiem roślinnym i tego typu historie. I na przykład u mnie tak w dyżurce, wiecie, ja wróciłam po ponad roku przerwy do pracy i to się okazało, że dwie koleżanki to w ogóle przestały jeść mięso, że właśnie to mleko roślinne gdzieś tam w lodówce przeważa, więc się zmienia, więc też to nastawienie jest bardziej pozytywne. Moje osobiste jeszcze takie doświadczenia, no ja w ogóle powiem tak, że no jeszcze 4 lata temu na stażu podyplomowym, to ja się nie przyznawałam za bardzo do tego, że jestem weganką, jak gdzieś to padło, to też spotykałam się czasami z agresją ze strony innych lekarzy na zasadzie, czy ty zwariowałaś, w ogóle będziesz miała niedobory, a w ogóle jak dziecko urodzisz, to w ogóle to się nie zdarzy i oczywiście znowu tutaj też każdy zakładał też, że dziecko będę miała w ogóle, no nieważne. W każdym razie zdarzało się tak, pamiętam, że jak zaczęłam pracę, już taką na stałe pracę w szpitalu na etat, to ja się już nie miałam tego entuzjazmu z początku studiów, gdzie na dzień dobry mówiłam, że jestem weganką, wręcz przeciwnie, nie mówiłam w ogóle i przez 3 czy 4 miesiące udało mi się to w ogóle ukryć. Byłam taka dziwna, bo wiecie, na przykład były czekolady w dyżurce i wszyscy częstują, a ja cały czas nie jem słodyczy, nie, ja nie jem tego, jakoś tak się próbowałam migać, żeby mi nic nie wcisnęli. Gdzieś tam sobie jadłam to szyjanie z boku, wariatka, ale generalnie nie chciałam, żeby wiedzieli, że jestem weganką, bo chciałam, żeby mnie poznali mnie jako mnie, żeby nie patrzyli na mnie przez pryzmat mojej diety. I generalnie teraz jest raczej pozytywnie, do tego stopnia, że nawet właśnie gdziekolwiek, no teraz pandemia, no to już nas nie dotyczy, ale jakiekolwiek gdzieś tam wyjścia, wigilie pracownicze, cokolwiek, zawsze o mnie pamiętają i gdzieś tam wegańskie opcje się pojawiają niemal zawsze. No a tutaj no, lekarzy zdecydowanie moim zdaniem przyrasta takich sympatyzujących, zresztą moja mama też jest lekarzem i tak jak była zaniepokojona, kiedy przeszłam na dietę roślinną, tym co będzie, pamiętam, że tylko powiedziała mi jedno, musisz brać B12, nie? Więc to wiedziała, chociaż to wtedy nie były zbyt popularne diety, no ale pamiętam, że krótko po tym gdzieś tam mi podsunęła artykuł, który się ukazał, to też kurczę, to był chyba z 2012, coś takiego, a może nawet wcześniej, w pediatrii po dyplomie ukazał się taki artykuł o dietach wegańskich, jakiś tłumaczony, to był artykuł tłumaczony z angielskiego, no ale ukazał się już wtedy i taki bardzo przychylny i to był chyba też taki moment, że na przykład właśnie moja mama odpuściła, nie? Odpuściła to martwienie się, bo skoro ja już jestem dorosła, no to, a tutaj mówią, że dzieci okej, to odpuściła, nie? No i ma też inne podejście. No ale też ona jest lekarzem Alexa i przez to ja też mam dużo prościej. Bo w rubryczce żywienie sama sobie uzupełnia wszystko, a ona tylko przybija pieczątkę. Pamiętasz, że to było uroki, że tak z ciekawości się zapytam, bo może wiem, co to za artykuł? Czy to powiedziałeś, że... Jeszcze raz, słucham. Który to był rok, czy pamiętasz? Wiesz co, to był, wydaje mi się, że 2012, ale nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że w ogóle ja mam tą medycynę po dyplomie gdzieś jak po grzebie. Tam to ucieczek było, tak? Tak, mogę poszukać tego jutro na przykład, jak mi przypomnisz i po prostu ci wysłać nawet zdjęcie, jakbyś chciała. Okej. Okay. A pamiętasz może jak... Znaczy, pamiętam, że wiesz co, pamiętam, że czy to było okay, był ten artykuł i na końcu był komentarz profesor Książyk jest, nie? Z Warszawy, z gastroenterologii bodajże. I on komentował ten artykuł, tak jeszcze to pamiętam do niego. On był taki dosyć obszerny. Okay. Ale naprawdę, no teraz ci nie powiem, ale wydaje mi się, że ja w ogóle tą medycynę po dyplomie zachowałam sobie jako taką pamiątkę, jako punkt zwrotny w mojej relacji z moją mamą i naszą dietą. I gdzieś tam leży.
Właśnie, a tak jak mówiliście już o tej suplementacji B12, znaczy o niedoborach B12, już wyprzedziłem temat i powiedziałem o suplementacji, to suplementują wasze dzieci witaminę, czy wy podajecie, tak, suplementację. I jakie na przykład metody praktycznie obraliście? W sensie na przykład, czy podajecie codziennie B12 w mniejszej dawce, czy w większych dawkach, na przykład 2 razy w tygodniu? Z jakich praktycznych rzeczy? Ja jestem w ogóle fatalna w suplementach i bardzo muszę się zbierać w sobie, żeby suplementować i sobie, i dzieciom. I to jest dla mnie w ogóle duże wyzwanie, branie leku. Ale oczywiście to robię. Jakby chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie duża trudność. Wiecie, pamiętanie o tym, tej całej bieganinie codziennej. Ja sobie robię jakieś różne, wiecie, challenge po prostu, że na przykład, nie wiem, na przykład podaję zawsze rano, albo zawsze gdzieś tam, albo robimy to w drugiej części dnia, no nie? I gdzieś tam sobie to zmieniamy, najlepiej jest, to robi. Przepraszam, postawić gdzieś, bo ja tak na przykład robię, żeby postawić gdzieś, gdzie wiesz, że codziennie w tym miejscu będziesz. Tak, u mnie właśnie jest na stole w kuchni teraz. Niestety to jest po prostu jedyne wyjście. Ja bardzo tego nie lubię, mieć to na stole w kuchni, tak jakby całe, wiecie, jakieś tam, bo każdy z nas ma inne suplementy, ale po prostu mam je na stole w kuchni i to jest mój sposób, żeby o nich pamiętać. Bo wiecie, kończymy posiłek albo przed posiłkiem, zawsze to są albo przed, albo po, albo w trakcie, więc tak jakby jestem o tym w stanie pamiętać. I jest tak, że dzieciaki biorą, teraz zaczęłam Kajtusiowi, czyli młodszemu, suplementować już B12, bo już ma rozszerzoną dietę od ponad 2 miesięcy. I ja akurat wybieram taką codzienną, bo jakbym jeszcze to miała robić raz w tygodniu, to totalnie bym o tym nie pamiętała. Może jakieś przypominajki by mi pomagały, wątpię, bo siebie już znam, tak jakby znajduję sobie, wiecie, własne sposoby na to. I tak jakby B12 bierzemy oczywiście wszyscy. Witaminę D, ale tak jakby to wszystkie dzieci biorą, więc nie wiem, czy muszę o tym mówić, że moje dzieci też biorą witaminę D, wszystkie biorą. I suplementuje Kazik, czyli starszy, suplementuje też DHA, bo Kajtek jeszcze nie, no bo ja suplementuję DHA, jego karmię piersią, więc wiem, że jeszcze nie musi, ale Kazik suplementuje DHA. To ja tylko dodam jeszcze dla osób, które nas słuchają, że DHA, czyli ten kwas dokozaheksaenowy, on jest normalnie w rybach, tak jak i kwas eikozapentaenowy. I osoby, które nie jedzą ryb, mogą suplementować kwasy omega-3 na bazie wodorostów, bo te suplementy, które ty masz, Asia, one są na bazie wodorostów. Są takie algi, z których robi się właśnie olej, z tego oleju robi się kapsułki albo właśnie krople i można też podawać dzieciom. Teraz jest nawet coraz więcej tych suplementów z alg, coraz więcej firm produkuje te suplementy z alg niż na przykład kiedyś, parę lat temu, były trudno dostępne. Mhm. Czyli to jest taka w zasadzie suplementacja, która u takich małych dzieci jest podstawowa, czyli witamina B12 na diecie roślinnej, wiadomo, dobrze jest zacząć przy rozszerzaniu diety. Ja z doświadczenia muszę powiedzieć, że jednak, znaczy nie mam takich badań, ale z doświadczenia mojego pracy dietetyka, że dzieci, które jednak przy rozszerzaniu diety nie otrzymują B12, czyli wtedy, kiedy normalnie, powiedzmy, w takiej tradycyjnej diecie jest podawane mięso, to jednak rozwijają te niedobory. Jeżeli nie mają szybko wprowadzonej witaminy B12 w tym pierwszym roku życia, nie czekajmy z tym. Nie ma sensu z tym czekać. Dobrze jest wprowadzić w tym drugim półroczu, kiedy rozszerzamy dietę. No i witamina D, wiadomo, i kwasy omega-3. Albo z mleka mamy, albo z suplementów. A co tak ogólnie, powiedzcie może, co tak ogólnie było dla Was najtrudniejsze w bilansowaniu tej diety roślinnej u dzieci? Z czym, jakie są Wasze największe wyzwania w bilansowaniu diety roślinnej u małych dzieci? Ja? Tak, możecie powiedzieć. Tak. Mogę zacząć, znaczy u nas też dodam jedną rzecz. Jeszcze przepraszam, tylko dodam jedną rzecz. Dlatego, że dzieci roślinne jedzą więcej warzyw bardzo często, jedzą bardzo kolorowe posiłki, ale oczywiście rodzice dzieci roślinnych też się zmagają z takim czymś, że dzieciaki nie chcą jeść na przykład warzyw. I to się zdarza i to jest normalne też, więc wy możecie też się z czymś takim zmagać. No myślę, że w ogóle tutaj Asia powie więcej, no bo ma też doświadczenie ze starszym dzieckiem, więcej przerobiła rzeczy. Ja natomiast to doświadczenie wbrew pozorom mam dosyć ubogie. Ale co mogę powiedzieć? No generalnie zaczynając rozszerzać dietę, akurat u nas to był też taki dosyć nerwowy okres, wylatywaliśmy do Stanów, przygotowywaliśmy się do wylotu, więc
więc to było tak trochę robione wszystko po macoszemu. Zresztą my tak do końca właśnie nie byliśmy pewni, czy uda nam się to żywienie doustne utrzymać. Walczyliśmy o to karmienie piersią, potem no, udało się, wprowadziliśmy pierwsze warzywa w formie papek. No i wylecieliśmy do Stanów i tam wybór roślinnego jedzenia, takiego gotowego jedzenia jest, no, no jest po prostu zupełnie inny niż u nas. Tam obiadków bazujących na warzywach strączkowych jest po prostu od wyboru do koloru, naprawdę. Więc ja doznałam takiego szoku kulturowego trochę. W ogóle miałam takie ambicje, że ja będę tutaj robić Aleksowi posiłki. Kupiliśmy nawet tam blender, bo akurat nie mieliśmy blendera w tej kuchni, w domu, który wynajmowaliśmy, więc nawet blender zamówiliśmy, no ale on nie bardzo chciał jeść to, co ja przygotowywałam. Próbowaliśmy tych posiłków gotowych i no, one mu odpowiadały, więc generalnie korzystaliśmy z nich. Pił koktajle. Koktajle mu wprowadziliśmy do diety i to była rzecz, którą my po prostu dla siebie przygotowywaliśmy i dawaliśmy mu. To oczywiście różnie wyglądało, ale chodziło też o to, żeby poznawał jakieś tam inne smaki, inne tekstury, żeby uczył się trzymać kubek. No to wszystko jest jakby ważne w tym wprowadzaniu diety. Nie tylko to, co dziecko przyjmie, ale też po prostu cała ta otoczka i to, czego się uczy w trakcie po prostu jedzenia, poznawania tych rozmaitych tekstur. I awokado. Awokado bardzo lubi po prostu takie widelcem rozgniecione i to też było fajne. Natomiast no, wtedy też tak sobie pomyślałam, że no, jest cała rzesza mam, które chętnie gotują dzieciom, które robią własne posiłki, ale jest bardzo duża grupa rodziców, która woli jednak korzystać z tych gotowców, bardziej czuje się też pewna. No, z rozmaitych powodów i tak dotarło do mnie, że żywienie dziecka roślinnego na gotowcach w realiach polskich jest generalnie bardzo trudne, bo wybór obiadków, które możemy zobaczyć, chociażby w Rossmanie, gdzie jest stosunkowo duży wybór, no jeżeli chodzi o dietę roślinną, jest po prostu ubogi, jest głównie te pierwsze posiłki, które się wprowadza, no ale trudno jechać cały czas na brokule, na groszku i co tam jeszcze, więc tak wtedy sobie pomyślałam, że łatwo jest mówić o tym, zachęcać, ale no, biorąc pod uwagę realia, może być z tym bardzo różnie w praktyce. No i tak mieliśmy takie szczęście, nieszczęście, że tam trafiliśmy i że no jakoś tam się złożyło. Aleks jadł te papki, wróciliśmy do Polski i byliśmy już na tym etapie właśnie rozszerzania tej diety w te cząstki, przekonani przez panią dietetyk, że damy radę i że on da radę. I rzeczywiście no teraz je w dużej mierze to, co my. Oczywiście tam unikamy rzeczy takich przyprawionych. No, trzeba trochę zmienić styl gotowania. Przyprawione, znaczy może przesadzam, bo przyprawy dostaję, tylko no, unikamy soli czy rzeczy, które są ostre. No i tak jakoś przeszliśmy przez to, tylko że znowuż, no ja jestem osobą, która lubi gotować, która lubi eksperymentować w kuchni, więc jest mi dużo prościej, a jak ktoś tego nie lubi, no to myślę, że ta dieta roślinna u dziecka może okazać się niezłym wyzwaniem. Może ja tylko dodam jeszcze coś od siebie, tak z praktyki dietetyka, że rodzice się często zastanawiają, co mogą te dzieci w ogóle jeść. Jeżeli na przykład nie dostają kleiku ryżowego, znaczy mogą w sumie dostać klejk ryżowy, ale po co? Jak to nie jest produkt, który jest wartościowy. I często jest tak, że jednak te dzieci mają rozszerzoną dietę od początku, od tych kleików ryżowych, czy jakichś tam marchewek, czy pierwszego ziemniaczka, czy tego typu albo słoiczki, albo warzywa. Znaczy oczywiście ja też jeszcze dodam tylko, że słoiczki jak najbardziej nie są złe. I można bazować też na słoiczkach, albo można mieszać słoiczki z ugotowanymi nasionami strączkowymi, albo z warzywami ugotowanymi, dlatego że w takim słoiczku my w Polsce obecnie nie mamy za dużo wartości, ale jak już sobie weźmiemy na przykład tą dynię, czy jakiegoś tam brokuła ze słoiczka i połączymy z soczewicą ugotowaną, czerwoną i dodamy trochę oliwy, to już mamy dobry posiłek, tak? I rodzice się często zastanawiają, co te dzieci mogą jeść, a tak naprawdę one mogą jeść
wszystko, prawie że wszystko, wszystkie warzywa, owoce, mogą jeść kaszę. Najlepiej jest zaczynać od takich rzeczy, które są bogate w żelazo jednocześnie, no bo wiadomo, że dziecko w tym czasie próbuje nowych smaków, zaczyna powoli jeść małe porcje różnych nowych produktów, ale musi jednocześnie sobie uzupełniać żelazo, które zresztą już te zapasy się tam wyczerpują z życia płodowego, więc najlepiej jakby dostawało kasze różnego rodzaju, strączki ugotowane. I też rodzice się często obawiają strączków, podawania strączków, no bo jak to podać dziecku fasolę czy soczewicę, czy nie będzie miało wzdęć? Nie będzie miało. Jeżeli dostanie łyżeczkę takiej ugotowanej soczewicy, bardzo rzadko się zdarza, żeby faktycznie coś tam się działo. Zdarza się, czasem się zdarza faktycznie, miałam takich kilku pacjentów, natomiast chodzi o to, żeby podać, sprawdzić, za jakiś czas można podać ponownie, jeżeli coś się dzieje. Bardzo rzadko się naprawdę coś dzieje. No i powoli te produkty wprowadzamy w ten sposób i powoli rozszerzamy, powoli przechodzimy już na większe posiłki. Wszystkie w zasadzie warzywa są dozwolone, więc w zależności od tego, na co dziecko będzie miało ochotę, co rodzic poda. Jak to, Asia, było u ciebie z tymi produktami? Co Kazik? Właśnie, Kazik to w ogóle był modelowy jadłospis, który ja pokazywałam na szkoleniach dla dietetyków. Pokazywałam jadłospis Kazika i muszę ci powiedzieć, że dietetycy komentowali, ta mama to chyba tylko gotuje. To był jadłospis, no, mogło tak być. Ja pamiętam, jadłospis ten jadłospis pokazywałam wszystkim, więc on kończył rok i ja miałam ten jadłospis od ciebie, co Kazik jadł, i ja pokazywałam dietetykom. To było już jak skończył rok po tych konsultacjach. Z chęcią wyślę jadłospis Kajtka, który na przykład dzisiaj po prostu jadł, nie wiem, makaron sam, suchy, na obiad. No, właśnie z tym się zmagasz teraz. Z tym się teraz zmagam, wiesz co? Miałam jedną myśl, miałam myśl o tym, że jak powiedziałyście o tym, co może, od czego może w ogóle dziecko zaczynać rozszerzenie diety i co w ogóle możemy podawać, to dla mnie w ogóle dieta wegańska jest mega ułatwieniem, bo tak jakby mamy tylko kilka produktów, których nie możemy podać dziecku i tak naprawdę z takich produktów zakazanych dla dzieci na diecie roślinnej to jest tylko mleko ryżowe, no bo arsen i dopiero od 5 roku życia możemy proponować, to są kiełki surowe, no i tak naprawdę jest cukier i sól, no nie? I tak naprawdę nic już tam nie ma chyba wegańskiego, z tego co pamiętam. A wiecie, a dzieci na dietach tradycyjnych, no tam właśnie jeszcze jakieś tam surowe mięso, surowe ryby, mleko jako do picia, tak jakby tego jest trochę więcej, no nie? Miód, o. A tak jakby na diecie roślinnej mamy tego naprawdę mało, tak naprawdę, a jeszcze grzyby leśne. A poza tym możemy tak naprawdę podać wszystko dziecku. I u nas też jest tak, że i Kazik, i Kajtek są na BLW, takim stuprocentowym, z których jedna z ważniejszych dla mnie zasad to jest to, że po prostu jemy to samo. I mi to mega ułatwia życie. Poszłam w to na 100%, znaczy my naprawdę jemy to samo. Przez to też ja jem dobrze, czy wcześniej też jadłam dobrze i pewnie mi to bardzo dużo ułatwiło, że ja po prostu wcześniej jadłam dobrze, szczególnie w pierwszej ciąży. Więc później tak naprawdę dla mnie dużym wyzwaniem było to, żeby się w ogóle wrzucić w tryb gotowania, bo przez pierwsze pół roku życia Kaska, wiecie, jak dziecko jest na piersi, to możesz wyjść wszędzie, po prostu masz przy sobie pierś, masz zawsze przy sobie posiłek dla dziecka, karmisz na żądanie, wychodzisz z domu, mamy w ogóle taki tryb życia bardzo niedomowy, czyli po prostu my spędzamy cały dzień poza domem. I dla mnie to była w ogóle mega wygoda, że ja sobie wychodzę, coś tam sobie zjem, coś tam sobie zapakuję dla siebie albo kupię sobie na mieście, to nie był problem. I nagle przyszedł czas rozszerzenia diety. I dla mnie to po prostu było takie, wiecie, po tym pół roku, kiedy po prostu nie przejmowałam się w ogóle tym, co Kazik je, no bo jadł pierś, jadł mleko, to ja po prostu nie mogłam się w ogóle wrzucić w ten tryb znowu takiego gotowania. I wtedy dla mnie naprawdę bardzo dużym wyzwaniem było po pierwsze to, żeby się przerzucić, że w tych posiłkach musi być jakieś dobre źródło żelaza, że gdzieś muszę zapomnieć, bo jakby w swojej diecie dbałam o to, żeby były dobre źródła żelaza, żeby były osobne dobre źródła wapnia, a tutaj jednak się musiałam trochę przerzucić na przykład na tylko dobre źródła żelaza, bo gdzieś ten wapń tam, dopóki jest dziecko karmione piersią, no to gdzieś zwracam bardziej uwagę na żelazo i wiecie, jakieś takie rzeczy, że na przykład nie wiem, że żelazo się właśnie źle wchłania przy wapniu, a dobrze się wchłania przy witaminie C, jak zaczęłam o tym w ogóle myśleć, albo to, że na przykład w każdym posiłku dobrze, żeby na przykład było coś, co jest gęste odżywcze i energetycznie, a co tak naprawdę nie jest dobre dla mojej diety, bo ja jakbym sobie dodawała, wiecie, awokado albo masło orzechowe, albo tahini, albo oliwę do każdego posiłku, to pewnie to nie byłaby za dobrze zbilansowana dieta.
Jeść to było dla mnie dużym wyzwaniem. Mimo tego, że naprawdę lubię gotować, umiem gotować i naprawdę miałam sporą już wiedzę o żywieniu, to było dla mnie dużym wyzwaniem, żeby sobie to wszystko poukładać, jak ta dieta dziecka ma wyglądać. A potem... Trzecie dziecko. A potem po prostu jakoś, jak już weszłam w ten tryb, że moje dziecko ma rozszerzaną dietę i ja też przez to dobrze jem, bo to wyglądało tak, że po prostu Kazik siadał do posiłku i ja tak samo siadałam do posiłku. I to było super. Znaczy ja po prostu w końcu zaczęłam jeść regularnie, bo jak musiałam na przykład Kazikowi przygotować tam 2-3 posiłki dziennie, potem 3-4, jak miał tam te 8-10 miesięcy, później już normalnie 3 plus 2 przekąski, to ja po prostu razem z nim jem, teraz już z dwójką dzieci razem i po prostu my jemy zawsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację, to po prostu nam się uregulowało bardzo całej naszej rodzinie i to jest dla mnie w ogóle ogromny plus rozszerzenia diety dziecka, szczególnie metodą BLW, kiedy jemy to samo. Jeszcze myślałam wcześniej o jakimś wyzwaniu, które miałam, jak mówiłeś, to oczywiście zapomniałam. Tylko powiem, że to jest bardzo fajne to, co robisz, dlatego że to też z punktu psychologicznego naprawdę fajnie kształtuje nawyki żywieniowe i to jest bardzo ważne, że dzieci mogą uczestniczyć w przygotowywaniu posiłków, że dzieci widzą, że rodzice też jedzą to, co one, że często mogą na przykład, nie wiem, wybrać te warzywa, owoce, które później będą przygotowywać z mamą i to naprawdę bardzo dużo daje i bardzo to będę polecał. Tak, dla mnie w ogóle jest szalenie ważne, jak mówimy w ogóle o żywieniu dzieci, w ogóle relacja z jedzeniem, no nie? Ogromny temat, dla mnie na równi, albo nawet ważniejszy, przepraszam, wartości odżywcze czasami. To jest właśnie ta relacja z jedzeniem, to, że tak jakby to, o czym mówiliście jeszcze o wyzwaniach, to dla mnie na przykład dużym wyzwaniem było to, jak Kazik wszedł w taki czas, kiedy tam miał około 2 lat, i dopadła go taka lekka neofobia, czyli taka wybiórczość żywieniowa. Wiecie, taki trochę lęk przed próbowaniem nowych smaków, nowych zapachów, nowych konsystencji. I rzeczywiście mieliśmy taki krótki czas, kiedy naprawdę tylko biała buła i biały makaron i beżowa dieta. I tak naprawdę wtedy uratował mnie spokój i nie naciskanie, i nie wchodzenie na presję, i nie robienie tak samo presji dziecku, nie robienie presji sobie. Ja po prostu wiedziałam, że to jest normalny stan i on może być i wiedziałam, jak się wtedy też zachować i jak dla siebie też mieć jakiś spokój w sobie i tak naprawdę to przeszło, czyli to nie trwało kilka lat, tak jak może trwać, bo nawet do 5-6 roku życia może trwać neofobia, tylko u nas to po prostu był epizod tak naprawdę, który trwał kilka, może miesięcy. Ja wiedziałam, że on jest zdrowy, że on się nie zagłodzi, że on sobie sam gdzieś z tym stara sobie jakoś się sobie poradzić. Moim zadaniem było to, co przy rozszerzeniu diety jest zadaniem każdego rodzica, czyli proponowałam mu dobrze zbilansowany posiłek i tak moim zadaniem było zbilansowanie dobrze tego posiłku na talerzu, a już do niego należała decyzja, czy on wybierze z tego, wiecie, makaron, czy warzywa, czy owoce, czy tylko owsiankę, czy coś tam, czy to będzie beżowe, czy to będzie kolorowe. I rzeczywiście jakoś mam takie poczucie, że bardzo szybko nam się udało z tego wyjść właśnie przez ten spokój. I też pewnie przez to, że od samego początku u nas właśnie było dużo i warzyw, i gotujemy razem, i nie wiem, i owoców, i strączków, i orzechów, i nigdy się tak jakby tej diety nie bałam rozszerzać. Nie miałam nigdy sobie takiego lęku, mam takie poczucie, że u nas jest bardzo dużo luzu z tym, no i to też wychodzi, no nie, potem. Już tak z perspektywy, jak widzę, jak je na przykład ponad 3-latek. Który naprawdę, na przykład moje powiedział ostatnio, jak wracaliśmy o godzinie 19, że na przykład mam kupić brokuła i mam go zrobić, nie? Dzięki tobie nie ja będzie. Ja mówię, nie możesz na przykład zjeść, nie wiem, kanapki z czymś? Nie, chcę brokuła. A on mówi, Jezu, ale wiesz, gdy na 19 wracam do domu, jestem zmęczona, nie mógłbyś na przykład naprawdę zjeść kanapki. O nie, muszę zjeść brokuła. Zrobiłam tego brokuła z płatkami drożdżowymi, tak, bo on też ma takie smaki. Wiecie, to nie jest tak, że to jest zawsze, no nie? Ale też chciałam to jakby podkreślić to i gdzieś tak jakby zwrócić na to uwagę, że u nas po prostu w domu warzywa są, jest ich dużo i strączki są, jest ich dużo i orzechy, pestki i tak dalej. Mhm. Produkty pełnoziarniste i po prostu dzieci widzą, co my jemy. Mhm. Dzieci się uczą przez obserwację. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, dlatego że tutaj ten twój spokój tak naprawdę, naprawdę dużo dał i to będzie właśnie skutkowało tym, że nie będzie tych zaburzeń relacji z jedzeniem, dlatego że niestety pracuję z takimi rodzicami, którzy niestety tego spokoju nie mieli.
I niestety później już jest problem, dlatego że no niestety właśnie w pewnym momencie nerwy mamy, która chce nakarmić, dziecko jednak nie chce jeść, potęgują konflikt, dziecko już jest w tym momencie negatywnie nastawione i bardzo ciężko się później wprowadza te produkty, które my byśmy chcieli, żeby dziecko jadło po prostu dla jego dobra, tak? No bo przecież tylko o to chodzi. Trudne, nie? Wyluzować. To jest tak strasznie trudne, że ja nie znam drugiej takiej osoby z podejściem jak ja. Czyli oprócz sprawdza się powiedzenie, że... O których się uczyłam, na przykład na przykład od Zuzi Anteckiej, od której wiem wszystko to, o czym teraz mówię, nie? Że trafiłam na nią, jak byłam w ciąży pierwszej. I tak naprawdę oprócz, tak jakby nie znam osoby, która miałaby aż tak, wiesz, wyluzowane na takie kwestie żywieniowe. Bo to jest naprawdę mega ciężkie. To jest mega ciężkie, bo to wiesz, też to siedzi w nas, no nie? I też w naszych relacjach z jedzeniem. Ja też nie znam osoby dorosłej, która by miała, wiesz, wzorcowe relacje z jedzeniem, nie? Czyli tylko spokój może nas uratować. No trochę tak, ale to jest cholernie trudne. A mogę coś Magdaleny zapytać. Magda, dlatego, że ty pracujesz też z dziećmi i powiedz mi, czy na przykład też twoi koledzy i koleżanki lekarze na przykład boją się dzieci wegańskich, boją się niedoborów, na przykład boją się, nie wiem, że białka nie zbilansują, no i w ogóle wartości odżywczych, jak do tego też podchodzicie? No, generalnie wydaje mi się, że ja jestem taką mało reprezentatywną osobą w tym kontekście, bo jednak większość moich znajomych, lekarzy to są osoby, które gdzieś tam właśnie chociażby ze mną obcują i nawet jeżeli mają jakieś wątpliwości, to porozmawiają, zapytają się o cokolwiek. Ja im mogę polecić, zresztą ostatnio polecałam książki Iwony jednemu koledze, który właśnie chciał o takich podstawach sobie poczytać, bo gdzieś tam właśnie w gabinecie coraz częściej spotyka też dzieci na diecie roślinnej. Więc gdzieś tam, ja nie jestem jakby osobą, która tak do końca powie, jak jest standardowo, nie? Bo tak jak mówię, no u nas raczej z tego, co mi w każdym razie relacjonują koledzy, koleżanki, to oni mają w sobie duży spokój i nawet często ten spokój wynika z tego, że gdzieś tam mnie znają i wiedzą, jak to u mnie wygląda, aczkolwiek no też trzeba pamiętać o tym, że no nie zawsze to wygląda dobrze, no bo nie każda osoba odżywiająca siebie i swoją rodzinę roślinnie ma wiedzę i ma świadomość i robi to prawidłowo, nie? Więc jakby no, z tego, co wiem, to zawsze jednak, i ja zresztą ich też uczyłam, żeby zawsze dopytali ewentualnie o to, czy dietetyk gdzieś tam im pomaga i tak dalej, że to też jest jakiś tam sygnał, że ci rodzice są świadomi i wiedzą, co robią, czy to dziecko. Natomiast no, dużo też mają z takich historii, które spotykam i które są mi powtarzane, no, to nastolatki. Zresztą sama też miałam taką sytuację, gdzie przyszedł tata i posadził nastolatkę i mówi do mnie, bo ona nie chce jeść mięsa. I teraz on przyszedł do mnie, żebym ja ją przekonała do tego mięsa i po prostu... Ale nie wiedział, gdzie trafił. Trafiła kosa na kamień. Nie no, generalnie po prostu gorzej trafić nie mógł. Więc ja mu jeszcze dodałam, że no ja też nie jem mięsa, więc generalnie był już w ogóle poirytowany. No, nie było zbyt przyjemnie. Koniec końców pan z tą córką wyszedł z tego gabinetu, nie usatysfakcjonowany moimi poradami. Ale dziecko było na pewno. Miał pecha. Słucham? Ale dziecko na pewno było usatysfakcjonowane. Dziecko, myślę, że tak. Dziecko zostało uspokojone i to samo właśnie czasami koleżanki mi mówią, że najwięcej sytuacji, jakie przydarzają się w gabinetach mimo wszystko, to sytuacja, gdzie mama, tata przyprowadzają nastoletnią z reguły córkę, bo jednak to częściej dziewczyny w tym wieku zwłaszcza, chociaż nie tylko, na tą dietę roślinną przychodzą. No i tam zaczyna się debata, ale tak z tego też, co mi relacjonują, bo mnie oczywiście w tych gabinetach nie ma, ale jest to, że raczej rodziców uspokajają i mówią, że jak najbardziej mogą tą dietę prawidłowo nawet u nastolatki zbilansować i że ona może czerpać z tego korzyści. No ale też prawda jest taka, że coraz więcej o tym się mówi też na konferencjach pediatrycznych, na konferencjach dla lekarzy rodzinnych.
gdzieś tam w internecie te wątki się przewijają, więc ta świadomość mimo wszystko rośnie, aczkolwiek nadal sporo lekarzy, zwłaszcza lekarzy tej starszej daty, bazuje na jakichś takich własnych przekonaniach i absolutnie nie dopuszcza sytuacji, że na przykład osoba w jakimś tam wieku rozwojowym na tej diecie roślinnej jest. No i myślę, że to jeszcze będzie pokutować przez pewien czas, ale... Ale jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, tak. Ja tak dzisiaj mimo wszystko w takim pogodnym duchu mówię cały czas, że jest coraz lepiej, bo jest, jest. A tak jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówiła Asia o rozszerzaniu diety. To no, u nas to też wyglądało tak trochę inaczej, niestandardowo, bo my mieliśmy po prostu ogromną taką presję PEGA, gastrostomii, i gdzieś tam cały czas się baliśmy, że przy rozszerzaniu diety, jeżeli Alex nie będzie jadł odpowiedniej ilości kalorii, że on nam zacznie na masie spadać, a jak nam spadnie, czy tam w siatce tętylowym spadnie w kanale, to no niestety lekarze tego nie przeoczą. Nawet jak ja będę kombinować i ten kanał tam, wiecie, zakrywać, to oni będą widzieć, że coś tutaj nie gra i będą nas próbowali do PEGA przekonać i my tutaj walczyliśmy o to, żeby jednak tutaj no i udało się. Dajcie, dodam tak od siebie też taką historyjkę z gabinetu, że kiedyś pamiętam, miałam takiego małego pacjenta, on miał chyba 2 lata i przyszli do mnie rodzice z tym pacjentem i powiedzieli, on nie chce jeść mięsa. Rodzice jedli mięso i to dziecko nie chciało w ogóle jeść mięsa. I ustawiliśmy tą dietę tak, że to dziecko nie musiało jeść mięsa, tam jajka chyba jadło, ile dobrze pamiętam. Na kolejnej konsultacji, gdzieś tam za jakiś czas, rodzice też już nie jedli prawie mięsa. A za jakiś czas, bo tam to w zależności od tego, jak często się tam umawiam z pacjentami, ale to był jakiś czas, może rok, dziadkowie też już nie jedli mięsa. Więc to wszystko się zaczęło od tego małego dziecka, więc myślę, że cały czas będzie coraz lepiej. Ja tylko tak, bo chcemy podsumowywać już, dlatego że jest już prawie już godzinę rozmawiamy, chciałam powiedzieć, że dieta roślinna może być stosowana u dzieci, ale tak jak ty, Magda, wspomniałaś, musi być świadoma, więc rodzice muszą mieć tą świadomość, na które składniki zwracamy uwagę. Dziecko się rozwija, szybko rośnie. Jeżeli przeoczymy jakieś składniki odżywcze w diecie, to będzie bardzo trudno to później uzupełnić. Takie składniki jak na przykład żelazo w pierwszym roku życia jest istotne. Później wzrasta zapotrzebowanie na wapń. Zapotrzebowanie na wapń cały czas zresztą wzrasta. Trzeba pilnować tej witaminy B12, trzeba pilnować cynku, trzeba zwrócić uwagę na jod, na dużo składników tak naprawdę u dziecka trzeba zwrócić uwagę. Naprawdę u dziecka na diecie tradycyjnej też musimy zwrócić uwagę na te składniki, tylko też panuje taka świadomość, taka powiedzmy nieświadomość, tylko panuje takie przekonanie, że jak jest mięso, to naprawdę nic nie zabraknie. Ale ono też może być niedoborowa. I jest dużo też te przetworzone produkty, faktycznie te wędliny, mięso, parówki też są bardzo szkodliwe. Także więcej informacji też znajdziecie na blogu wegecentrum.pl. Tam są też informacje na temat i dzieci, i ciąży. Natomiast wy, Asia i Magda, jaką byście radę może chciały zostawić osobom, które nas słuchają, rodzicom, którzy obawiają się wprowadzić taką dietę albo się zastanawiają, czy mogą, może macie jakieś rady dla rodziców? Może Asia? Tak, Asia, może? Wiesz co, ja sobie myślę tak, że dla mnie bardzo taką ważną rzeczą w ogóle w rozszerzaniu diety i w żywieniu dziecka jest to odpuszczenie i ten luz, tylko że on wynika z tego, że ja mam zajebiście dużą wiedzę. I dla mnie to jest taki klucz, no nie? Że możesz wtedy odpuścić i wyluzować i cieszyć się, kurczę, tym, że dajesz fajne jedzenie swojemu dziecku i sama je jesz, wtedy, kiedy masz wiedzę. To jest to, o czym też mówimy, nie? Że to jakby... Tej wiedzy nie jest jakiś ogrom, no jest jej dużo, dobra, ale to jest do ogarnięcia. My się przy dzieciach po prostu tyle musimy nauczyć. Że tak jakby to jest po prostu kolejna dla mnie rzecz do nauczenia się, właśnie co z czym łączyć, co do czego nie łączyć, ale wiecie, możemy sobie to jakoś ułatwiać, nie wiem, powiesić sobie na lodówce 3 tabelki, tak, co jest w jakich, a później to już po prostu jakoś samo idzie. To jest chyba tak samo takie doświadczenie w ogóle wegan, że na samym początku to jest mega trudne, a potem po prostu ci się pytałem, jak ty to robisz, to mówisz, a jak tego nie robić, nie? A jak w ogóle inaczej się żywić? I z dziećmi jest tak samo, mam takie poczucie. I wtedy, kiedy mamy tę wiedzę, to ja mam wrażenie, że wtedy właśnie przychodzi ten luz i to odpuszczenie tak trochę, że możemy sobie pomyśleć,
po prostu daję mojemu dziecku to, co uważam za słuszne, ale ja wiem, co ja robię, bo jestem kompetentnym rodzicem. Czyli ta wiedza, to też bardzo ważne, żeby to było ze sprawdzonych źródeł, prawda? Bo jest niestety bardzo dużo sprzecznych informacji, chociażby takich, że można spirulinę suplementować jako źródło B12, albo jeść kiełki jako źródło B12. Za to rzucamy za to bany na grupie WGE. Tak, więc tutaj też jest bardzo ważne, gdzie szukamy źródeł. Musi być sprawdzona informacja. Polecam moją książkę. Wege Rodzina. Tak, książka Wege Rodzina, bo tam jest dużo informacji i teraz też będzie e-book Wege Dziecko w listopadzie, także w razie czego polecam w nawiązaniu do akurat naszej aktualnej rozmowy. Sprawdzone informacje, dietetyk, lekarz, który też powiedzmy, że będzie przychylny, ale nie musi być koniecznie przychylny, jeżeli będzie zgadzał się z tym, że dziecko jest pod okiem dietetyka i w zasadzie dietetyk się zajmuje żywieniem, więc dziecko jest dobrze żywione, jeżeli mama wprowadza zalecenia. Magda, przesłanie od ciebie, zanim przejdziemy do pytań. To znaczy, ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówił Michał, że no, dieta mięsna też może być niedoborowa i rzeczywiście tak jest, bo ja generalnie w swojej, no może nie jakiejś bardzo długiej praktyce, ale spotkałam naprawdę no multum dzieci z niedoborem żelaza i to nigdy nie spotkałam dziecka akurat, bo ja zawsze o to pytam oczywiście o dietę, no bo to jest taki standard, nigdy to nie było dziecko na diecie ani wegetariańskiej, ani wegańskiej, więc to jest jedna rzecz. I ja tutaj zgodzę się z Asią, że generalnie jakiś taki luz, jak się po prostu, że tak powiem, odpuści sobie, to jest, to na pewno wszystko jest prostsze w rozszerzaniu diety i to w ogóle dotyczy wszystkich rodziców. Myślę, że my ten luz mamy, zresztą nasza niania nam kiedyś powiedziała, że jesteśmy najbardziej, bo to nie jesteśmy pierwszą rodziną, którą się zajmujemy, powiedziała nam, że jesteśmy najbardziej wyluzowanymi rodzicami, jakich spotkała, więc generalnie to był bardzo duży komplement dla mnie. Bo ja absolutnie tak siebie nie interpretowałam, no ale w każdym razie luz. Druga rzecz, że no niestety nie do końca możemy też ufać tej naszej intuicji i wiedzy i jednak szukać dobrych źródeł informacji, bo tych mitów, ja akurat osobiście bardzo często i w kółko się spotykam z tym, że soi, to dzieci w ogóle soi nie powinny jeść, więc tak z duszą na ramieniu, gdzieś tam jogurt sojowy, na przykład Aleksa jedzącego jogurt sojowy i wokół tego oczywiście, bo zaraz robi burza, bo jak to? Jeszcze chłopiec, no i po prostu dziewczyna w ogóle, a on i tempeh, i tofu, i mleko sojowe i tak dalej, wszystko to je i jak najbardziej myślę, że mu służy. No ale ja przede wszystkim zawsze jednak mimo wszystko no, odsyłam do dietetyka, nie? Bo ja nie mam takiego zaufania do siebie i myślę, że po prostu jeżeli rodzice mają dużą wiedzę, to super, to ją sobie usystematyzują i tyle. Natomiast no, to też my często mamy takie przekonanie, że wiemy dużo, bo właśnie mamy długoletnie doświadczenie, ale my mamy doświadczenie przede wszystkim w żywieniu siebie jako dorosłych, więc jest mi trochę inaczej i warto jednak się poradzić specjalisty, tym bardziej, że właśnie potem w jakichkolwiek konfrontacjach czy z jakimiś przeciwnikami, czy z nieprzychylnymi lekarzami, no mamy jakąś tam górę, jeżeli jesteśmy pod opieką specjalisty. No. Tak, tym bardziej, że też dietetycy się też cały czas edukują, więc cały czas są jakieś nowe badania, cały czas są jakieś nowe informacje, więc też dobrze jest na bieżąco. W zależności dokładnie od potrzeby, bo różne są potrzeby u rodziców. Zajmują różnymi rzeczami, to się nam coś dopowiada, Aleks. To nam przekazać o tej diecie roślinnej. A może chce po prostu powiedzieć. Na pewno przytakiwał. Ja myślę, że on chce tam powiedzieć, że dieta roślinna może być bezpieczna na każdym etapie życia, jeżeli jest po prostu poprawnie zbilansowana. I jeżeli tylko rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości, to naprawdę zgłoście się do dietetyka, zawsze możecie dopytać. My poradzimy.
rozwiążemy problemy. Może akurat tak naprawdę to będą tylko drobne poprawki, bo robicie wszystko dobrze. Może trzeba będzie zmienić coś więcej, ale także państwo będą wtedy mieli spokojną głowę, no bo nie ukrywajmy, że po prostu o dzieci się swoje martwimy. Sprawdzamy komentarze. Michał, sprawdź u siebie, ja sprawdzę u siebie. Próbowałam wcześniej otworzyć na telefonie i niechcący włączyłam głos wtedy, ale mam nadzieję, że mi się teraz uda to zrobić. Znaczy niechcący włączyłam to i nie mogłam wyłączyć. Już chwileczkę. Sprawdzamy komentarze. No właśnie tutaj pani napisała, że u niej na studiach podyplomowych młoda kadra akceptowała właśnie diety roślinne i o nich rozmawiała, ale właśnie starsza unikała tematu i nawet czasem reagowała irytacją. No to jest właśnie to, także tutaj znowu to samo. Także są ludzie, którzy specjalizują się w dietach roślinnych, inni nie śledzą tych tematów, nie śledzą tych badań naukowych i po prostu no raczej nie doradzą, więc fajnie by było jednak poszukać, tak jak tutaj, odpowiednim forum, popytać ludzi o doświadczenia, sprawdzić kompetencje i iść do takiej osoby, która się tym zajmuje. Teraz jeszcze dodam, coraz więcej dietetyków stacjonarnie i online w różnych miastach, więc to też jest tak, że można z polecenia się pytać, prawda? Czy w tej grupie Wege Ciąża, Wege Rodzina można się też zapytać o dietetyków. Tutaj też mam jeszcze pytanie do Magdy było. Jakie książki pani poleca w tym temacie? Do kogo? Ja? Książki? Do Magdy, jest napisane tak, do Magdy. Ja szukam moich komentarzy. Ja przede wszystkim polecę, no tutaj na polskim podwórku no tych książek no nie mamy też nie wiadomo ile, nie? Natomiast jeżeli chodzi o no to na pewno no książki Iwony, no zdecydowanie, bo je mam, je przeczytałam, z czystym sumieniem mogę je polecić. Mi się też osobiście bardzo podobała książka, ale to już nie w temacie dzieci, jak nie umrzeć przedwcześnie, ja czytam ją po angielsku i też ją polecam. Natomiast no, za dużo tutaj, jeżeli chodzi, jeszcze czytałam w ciąży dwie książki po angielsku, Vegan Pregnancy, ale nie pamiętam autorki zupełnie. W ciąży czytałam jeszcze taką bardzo wyluzowaną książkę Vegan Pregnancy Guide, coś takiego, taka malutka brązowa książeczka i ona też była całkiem fajna, bo ona była pełna takich bardzo praktycznych wskazówek, co kiedy dodać, co się może pojawić. Na końcu pani zjadła łożysko i to było dla mnie takie poradziła jak jeść, więc generalnie całą książkę tak przeczytałam i tak wow, całkiem spoko, bo jakieś takie faktycznie proste wskazówki podawała, po jakie źródła konkretnych pokarmów warto sięgać. Była bardzo prosta ta książka napisana, natomiast właśnie na końcu mnie zaskoczyła tym łożyskiem i gdzieś tą książkę odłożyłam na bok i nawet jej nikomu nie pożyczam, ale to amerykańska książka, amerykańskie trendy, myślę, że dosyć popularne w niektórych... Ja jeszcze tylko no właśnie kręgach wegan, wegetarian w Stanach Zjednoczonych, ale obie te książki też nie są najnowsze tak naprawdę i w przeciągu tych lat też tych badań cały czas przybywa, więc rośnie populacja też weganek w ciąży, więc dzięki temu informacji na temat tej diety dochodzi, więc ja... No, z polskiego, no myślę, że właśnie książka Iwony też ma tą zaletę, że jest napisana właśnie przez Polkę, nie? Pod polskie realia i to też jest istotne, bo możemy sobie czytać amerykańskie książki, ale no, u nas jednak, tak jak mówiłam, tam jest trochę inaczej. Inne produkty, inaczej suplementowane i tak dalej, więc to trochę zmienia podejście. Ja jeszcze tylko mogę powiedzieć z takiego trochę zboczenia akademickiego po prostu. Termin książki, że nie książka, która była wydana 15 lat temu, jednak te informacje się ciągle aktualizują. Tak jak Magda powiedziała, wiele badań. Chyba zniknęłam tak. Na chwilę. Czy coś tutaj... Słychać, cały czas ciebie słychać. Tak. Dobra, bo przepraszam, coś tam pewnie przerwałam, ale straciłam internet i myślałam, że to może się zatrzymało wszędzie. Nie, okay. Jest wszystko u was działało, to tylko u mnie, dobra?
Więc tylko bym polecał, żeby jednak zwracać uwagę na to, czy ta książka jest aktualna, bo faktycznie ta książka, która ma jeszcze 4 lata, no jeszcze może być okej, ale te, które no, są starsze, już mogą nie zawierać tych informacji. Oczywiście może taka baza w stylu, nie wiem, co to są białko, co jest źródłem białka, to tak, ale jeżeli będziemy odnosić to do badań naukowych, no to już to aktualne po prostu może nie być. Ja przepraszam, ale mam problem z dostaniem się do komentarzy u mnie. Ja widzę, że tam jest 31 komentarzy, natomiast za nic nie mogę tego otworzyć. Zawiesza mi się telefon, jak otwieram te komentarze. Może ktoś z was się tam dostanie, może Michał się dostaniesz do tego. I jak czy włączam, ty mówisz, to, Iwona, o grupie, czy na twoim... Później wrzucić na internet. Iwona, ty mówisz o grupie, czy... Nie, o moim fanpage'u. Dobra, już wchodzę. Tam są te komentarze i za nic nie mogę w nie wejść. Tutaj widzę kilka komentarzy, a reszty nie widzę. Dobra, okej. Dobra. No, nie da się wejść. Widzisz? Widzę, ale widzę tylko parę, nie wiem dlaczego. Tam jest 31. OB12 właśnie... widzę. Może jeszcze raz, teraz jak się włączy, to... Przepraszam z góry, że znowu się włączy głos, bo jeszcze raz spróbuję. Nie, 38 jest polubień, a komentarze jest trochę mniej, już mi się otworzyły. Ja widzę 32 komentarze. Tak, a to mi się tego nie pokazało. Chyba one tam na pewno są, bo ja widziałam, że się po kolei... Że tak, się... czytam, już sprawdzam. Kiedy będzie dostępny e-book, Iwona? 35 komentarzy. Na pewno są, bo ja widziałam, poczekaj. Tak, czytam, już sprawdzam. Nie mogę... Kiedy będzie dostępny e-book. Ja wchodzę w to i ja tylko mogę otworzyć live. Też ci mówię, tutaj było dużo pierwszych komentarzy odnośnie... Kiedy będzie dostępny e-book? Będzie prawdopodobnie na początku listopada. Nie chcemy podawać takiej konkretnej daty, dlatego że nie mamy jeszcze całego składu, ale to już jest ostatnia wersja składu, więc prawdopodobnie dostaniemy ten e-book na dniach, więc prawdopodobnie początek listopada, koniec października. Tutaj jeszcze pani pisze, że u niej też leżą na stole tabletki, ale że już dzieci same pilnują i wiedzą, kiedy mają suplementować. Bardzo dobrze. Więc bardzo dobrze. Mój olej z czarnuszki. O dziwo. Mój tak tylko prosi, że mamo, olej z czarnuszki jeszcze dzisiaj. O. Czyli no sam... i także o tym, bardzo dużo jest komentarzy o tym podejściu lekarzy rodzinnych. Okej, to pewnie ja dopiero później do tych komentarzy dotrę. Czy polecamy jakiejś konkretnej firmy witaminy B12 dla dzieci? No ja nie polecam nigdy konkretnych. No raczej konkretnej firmy, raczej podczas konsultacji tylko polecam. Natomiast no, teraz jest dużo takich firm z B12 w sprayu czy w kroplach, więc można wybierać. Jest opcjonalnie też lek Innovitum B, tylko że on ma bardzo małą dawkę niestety witaminy B12, także trzeba dużo tych kropel jednocześnie podawać. Także ja raczej opieram się w przypadku B12 na suplementach. Czy zamiast suplementować DHA można stosować olej lniany bądź siemię lniane? Nie można, bo to jest inny rodzaj kwasu. Tam jest kwas alfa-linolenowy, czyli to jest ta roślinna forma kwasów omega-3 i każdy musi go spożywać z diety, tak samo jak właśnie z witaminą D, że to bez znaczenia, czy to jest dieta roślinna, czy dieta tradycyjna, każdy go musi spożywać, natomiast DHA i EPA są w rybach. Więc to jest inny rodzaj kwasu, ale też oczywiście musimy mieć ten kwas w diecie. I tutaj odnośnie tego jeszcze było właśnie pytanie, czy jeżeli córka ma 17 miesięcy, a pani w dalszym ciągu karmi piersią, to czy powinna otrzymywać suplementację DHA? To wszystko też zależy od tego, ile ta córka je mleka w ciągu dnia i ile tych kwasów sobie zjada. Ale ja bym jednak w przypadku 17 miesięcy raczej już bym wprowadziła te kwasy. Tak. Tak, ja bym raczej już prowadziła. Ja też jestem pokój, żeby na wszelki wypadek, po prostu, żeby się nie stresować, tak jak Asia powiedziała wcześniej. Żeby mieć spokojną głowę. No i jeszcze tak. Takie pytanie tutaj było ostatnie. Czy podawanie dziecku nieaktywnych drożdży B12 ma sens? To zależy, czy te drożdże nieaktywne są fortyfikowane w B12, bo jeżeli nie są fortyfikowane, no to nie będzie źródłem. To muszą być drożdże, które są fortyfikowane w B12, czyli producent musi napisać konkretnie, jaka dawka jest. Wiem, że są takie drożdże, tylko nie wiem, czy są w Polsce, wiem, że za granicą są takie drożdże fortyfikowane. I jeżeli chodzi o twój profil, to już więcej pytań? Nie ma, dobra. Czyli nie było już takich konkretnych. Dobra, super, u ciebie też już nie było. Także...
Bardzo Wam dziękujemy za Wasz udział, za cenne porady dla słuchających nas rodziców i rodziców, którzy będą nas słuchać na dniach albo miesiącach, tygodniach. Gdzie Was można znaleźć? Powiedzcie może, łatwiej będzie, jeżeli Wy się wypowiecie, gdzie Was można znaleźć. Asia? No mnie głównie na Instagramie teraz, Mama na Roślinach, na Facebooku też, no i na grupach albo Wege Ciąża, Wege Rodzina, albo Roślinne BLW, Przepisy Wegańskie i Wegetariańskie. Takie miejsca, w których ja staram się być. Magda? Ja prowadzę dwa profile na Instagramie. Jeden to Lekarka na Roślinach, a drugi to Hello Morning Blog. I od czasu do czasu wrzucam też coś oczywiście do siebie na bloga. Są to przepisy przede wszystkim wegańskie. I tam jak najbardziej można do mnie napisać. Z reguły odpowiadam, czasami z opóźnieniem, ale staram się. Także zapraszamy na profile dziewczyn, bo na pewno znajdziecie tam bardzo dużo cennej wiedzy, porad, wsparcia. Także zapraszamy. A ten live, tak jak i wszystkie nasze live'y, możecie znaleźć później do odsłuchania na Spotify, na Instagram, na iTunes, a także na YouTubie, na kanale VeggieTube. Dziękujemy i życzymy. Dziękuję bardzo.